Cześć dziewczyny, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o moich ostatnich dwóch niezbyt udanych farbowaniach. Jestem 2 tygodnie po nich, po tych eksperymentach i obiecuję sobie i Wam również, że już nigdy więcej nie będę sama farbować włosów w domu. Czy sama, czy nie wiem, nie będę prosić kogokolwiek z rodziny, żeby to zrobił, bo tu nie chodzi o to, że ktoś mi źle tą farbę nałożył czy coś, tylko chodzi o to, że po prostu te farby niezbyt dobrze rozjaśniają dość ciemne włosy naturalne. Wiem, że przy ciemnych odrostach, bo ja te odrosty miałam naprawdę dość ciemne, powinnam najpierw użyć rozjaśniacza, a dopiero potem farbować się i tak dalej. Natomiast no, chciałam inaczej, zrobiłam inaczej. Myślałam, że to wyjdzie. Natomiast te odrosty miałam długie i przede wszystkim miałam ciemne, bo po zimie. Jakbym farbowała się latem, to ten kolor troszeczkę inaczej by wyglądał. Na pewno nie wyszedłby tak źle, jak wyszedł wtedy właśnie po tych dwóch farbach. Ale do rzeczy. Zaczęło się od tego, że pojechałam do mojej mamy 2 tygodnie temu na weekend i pomyślałam sobie, że w zeszłym roku właśnie około czerwca, troszeczkę później, jak już te włosy właśnie miałam wtedy trochę, wydaje mi się, że bardziej rozjaśnione przez słońce, takie wypłowiałe, i wtedy używałam tej samej farby. To mowa jest o farbie L'Oreal Prodigy 5 w kolorze White Gold. I tą farbę użyłam po raz trzeci i muszę Wam powiedzieć, że ona za każdym razem wychodzi inaczej. Po prostu inaczej. Tym razem zafarbowała mi moja mama te włosy. To, co zrobiłyśmy źle od razu, to nakładałyśmy tą farbę w łazience. I wiecie, przy takim kiepskim oświetleniu nakładać farbę na włosy to jest nie lada wyczyn. Więc niestety mama mi nałożyła po prostu tą farbę za krótko jakby. Zostawiła mi centymetr nieufarbowanych włosów. Więc to już spowodowało, że wiedziałam, że będę jeszcze raz farbować włosy. To tak. I przede wszystkim najważniejsza rzecz, ja tą farbę trzymałam 50 minut. Tak jak mówię, to nie było moje pierwsze farbowanie tą farbą. I tak jak mówię, no za każdym razem ona trochę inaczej łapie te włosy. Tym razem rozjaśniła mnie je tak, że one były po prostu pomarańczowe. Lisie. Lisie pomarańczowe. To nawet nie był żółty kurczakowy kolor. Nie rozjaśniła mi do tego stopnia, że te włosy były żółte, tylko po prostu były pomarańczowe. Ja Wam te wszystkie moje farbowania nieudane i próby ochłodzenia tego koloru nagrałam, tak jak już wspomniałam, więc w tym momencie może puszczę Wam ten klip właśnie jak byłam u mojej mamy przed i po farbowaniu. I to też muszę Wam powiedzieć, że inaczej to wyglądało wieczorem, po samym farbowaniu tego samego dnia, po wysuszeniu włosów i tak dalej, a inaczej te włosy się prezentowały kolejnego dnia na przykład. Najpierw myślałam, że jestem w stanie jeszcze to przełknąć, dopiero potem zobaczyłam, że niestety nie do końca mi dofarbowała mama te odrosty, więc już wtedy wiedziałam, że na 100% będę chciała powtórzyć to farbowanie, tylko myślałam, że poczekam z miesiąc, ale dojdźmy do tego, jak to wyglądało właśnie z tym farbowaniem Prodigy 5, więc teraz zapraszam Was na ten klip. Będę dzisiaj farbować włosy, to znaczy moja mama będzie mi farbowała, bo jestem u niej na weekend i przy okazji też odświeżę właśnie kolor włosów. Nie będę oczywiście farbować włosów tutaj na długości, będę używać tej farby. Ja tą farbę używam już chyba po raz trzeci z kolei. To jest farba L'Oreal Prodigy 5 w kolorze 9.10 White Gold. Odrosty mam spore, wszędzie, od spodu również. Tak to się prezentuje. Ja ją używałam już pierwszy raz chyba 3 lata temu i robiłam Wam całkowity test na żywo właśnie tej farby z L'Oreala, więc odsyłam Was też do tamtego filmiku, natomiast no, zobaczymy jak teraz wyjdzie, ponieważ za każdym razem ono troszeczkę inaczej wychodzi. Ten kolor jakby trochę inny jest. Na początku samym, jak pierwszy raz farbowałam się, to wyszedł najbardziej chłodny, potem troszeczkę cieplejszy, a teraz zobaczymy. Czekam na mamę, bo poszła do kościoła. Dzisiaj niedziela, poszła na 10. Zaraz ma wrócić i będzie mnie farbowała włoski. Także do zobaczenia.
Dziewczyny, ja jestem po farbowaniu, trzymałam tą farbę dobre 50 minut. To, co jest faktem, to to, że troszeczkę tutaj te odrosty stały się takie, no na pewno się rozjaśniły, bo widzicie, że kolor włosów mam dużo jaśniejszy i ogólnie całość wygląda ładnie. Natomiast ten odcień tutaj na górze troszeczkę jest pomarańczowawy. Wydaje mi się, że i tak w tym momencie, ponieważ w tej chwili już jest dość późno, słońce zachodzi, a naprzeciwko mam taki pomarańczowawy, lekko pomarańczowy blok i słońce się od niego odbija i wpada mi tutaj takie pomarańczowe po prostu światło, żółtawe światło ciepłe, słoneczne, więc możliwe, że będę po prostu będzie przekłamany ten kolor troszkę, natomiast wydaje mi się, że i tak w miarę jest to wszystko ustawione, jeżeli chodzi o balans bieli i będziecie dobrze mogły zobaczyć. To, co jest faktem, to to, co powiedziałam, że odrosty miałam dość długie, miałam ciemne, bardzo ciemne, więc ta farba nie rozjaśniała mi tych włosów aż tak, jakbym chciała, jak to było na opakowaniu narysowane, jak było zdjęcie. To, co będę chciała na pewno zrobić, to za jakieś 6 tygodni powtórzyć to farbowanie jeszcze raz, może nawet krócej podtrzymać tą farbę, ale żeby ona złapała, żeby troszeczkę jeszcze jaśniejsze były na górze. Natomiast całość i tak bardzo mi się podoba. Ja za każdym razem jestem zachwycona po prostu tą farbą, bo przepięknie ona farbuje. Ona farbuje bardzo ładnie, bardzo równomiernie przede wszystkim. To, co jest jeszcze drugim faktem, to to, że moja mama mi nakładała tą farbę w łazience i było takie nie do końca fajne światło, więc widzę, że nie wszędzie nałożyła ją po prostu równo, równomiernie, ale mimo wszystko wygląda to bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Włosy są ogólnie piękne, błyszczące. Ja nakładałam tą farbę, ogólnie to opakowanie całe, to starczyło mi tylko na odrosty, bo odrosty miałam dotąd, więc na odrosty, na całą głowę, a tutaj na długości włosów to dosłownie wzięłam tak włosy i pomiziałam o tak na sam koniec, na tam 5 minut po prostu. I jak widziałyście, ja nawet byłam zadowolona. Kilkukrotnie powtórzyłam, że kolor wyszedł ślicznie, że bardzo lubię tą farbę i tak dalej, bo tak jak mówię, no wiecie co, te włosy mi się rozjaśniły. Tak jak patrzyłam ogólnie, wiecie, na wprost, to nie wyglądało to źle. Natomiast kolejnego dnia, jak te włosy już nie były takie sypkie, błyszczące i tak dalej, zrobiły się trochę bardziej oklapłe, trochę bardziej przytłuszczone i też ta farba jakby lekko może spłukała się przy kolejnym myciu, to zobaczyłam po prostu ten okropny, wstrętny pomarańcz. I wiedziałam, że już na pewno nie doczekam się po prostu tego miesiąca i będę musiała te włosy zafarbować po prostu wcześniej. Więc nie myśląc dużo, znowu nie użyłam rozjaśniacza ani nic, nie poszłam do fryzjera, tylko znalazłam u siebie w domu farbę, którą też już kiedyś używałam. Natomiast też wtedy pamiętam, że ona też do końca mi nie rozjaśniła tych włosów. Natomiast tak jak Wam wspominałam właśnie w tym klipie, który zaraz zobaczycie, to mówiłam Wam, że jak ja ją wtedy nakładałam kiedyś, to miałam ciemne włosy i nie rozjaśniła mi. Natomiast, znaczy rozjaśniła mi, ale nie aż tak, jakbym chciała, prawda? I były takie lekko żółtawe wtedy te włosy, kilka lat temu, jak ją używałam. Natomiast myślałam, że właśnie jak już mam te włosy rozjaśnione, to ta farba chwyci lepiej, rozjaśni te włosy. I użyłam tej farby. Szczęście mnie takie spotkało, że ta farba, nie widzę, żeby mi zniszczyła włosy, natomiast zaraz potem zakupiłam sobie, praktycznie po pierwszym farbowaniu już, kupiłam sobie olejki, o których później Wam powiem, bo jeszcze tutaj leżą kosmetyki przygotowane do nakręcania haulu, bo zaraz będę nagrywać, a więc używam olejków po prostu co każde mycie, przed każdym myciem i myślę, że te włosy nie wyglądają najgorzej. Za drugim razem użyłam tej farby, to jest Naturia z Joanny, kolor 212, szlachetna perła. I też za pierwszym razem, jak ją kiedyś używałam, to te odrościki miałam takie, i faktycznie nie rzucało się tak w oczy, jak przy takich długich odrostach po prostu. I słuchajcie, ta farba rozjaśniła mi te włosy, co prawda trochę, tak o połowę bym powiedziała, ale nie będę Wam na razie zdradzać szczegółów, pokażę Wam ten klip, który nagrałam właśnie z farbowania się tą farbą i zaraz omówimy kolejne kroki.
Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. 5 dni od farbowania tamtą farbą z L'Oreala. Przyszłam zrobić lekką poprawkę. Wiem, że w ogóle powinnam, jeżeli mam takie ciemne odrosty, powinnam kupić najpierw rozjaśniacz i najpierw rozjaśniać rozjaśniaczem, dopiero jakoś farbę kłaść, ale tego nie zrobiłam. Rzadko kiedy w ogóle to robię, chyba dwa razy w życiu tak robiłam sama w domu. Natomiast farbowałam się tamtą farbą. Nie wyszło mi do końca tutaj na górze, ponieważ jak widzicie, te włosy miałam ciemne i te odrosty po prostu się tak nie rozjaśniły, jakbym chciała. Są, powiem Wam, że lekko nawet pomarańczowe. Tak to się prezentuje. Najlepiej podoba mi się właśnie ten kolor tutaj pod spodem, bo ładnie tutaj wyszło. Jakoś tak fajnie ten kolor złapał. Nie jest źle. Natomiast najgorzej właśnie mi się nie podoba tutaj ta góra. Góra i tutaj tak mniej więcej, o, w tych miejscach, przy twarzy, tak do ucha. Czyli tą część tutaj dookoła będę chciała jeszcze rozjaśnić kolejną farbą. Odczekałam 5 dni. Nie doczekałam się, żeby chciałam odczekać za 4 tygodnie, albo nie wiem, trochę więcej nawet, żeby mi te włosy odpoczęły. Natomiast no nie. I nie chcę tak chodzić z takim pomarańczem. Szampon fioletowy też niewiele daje, jeżeli chodzi właśnie o takie pomarańczowe tutaj włosy na górze. Troszeczkę mi to ochłodził, tak bardzo delikatnie, ale jednak no, chciałabym te włosy jednak zafarbować, rozjaśnić trochę bardziej. I mam w domu, dziewczyny, farbę z Joanny. Szlachetna perła 212. Ja tą farbę już kiedyś używałam. Dość fajnie wyszło, chociaż one też je farbowałam właśnie tą farbą, te odrosty takie ciemne i też nie do końca mi się zafarbowały. Natomiast mam nadzieję, że jak mam troszeczkę już jaśniejsze te włosy tu, no to ta farba lepiej chwyci. I tak jak już wspomniałam na początku, będę tą farbę po prostu nakładać o tak, mniej więcej dotąd, czyli do ucha po prostu, samą górę. Na razie wyglądają tak, właśnie jeżeli chodzi o farbowanie tą farbą z L'Oreal. Użyłam dwa razy dosłownie szamponu tego fioletowego zaraz na drugi dzień od farbowania i wczoraj. Chciałam je trochę ochłodzić, sprawdzić, czy może dam radę je ochłodzić do takiego stopnia, żeby były, wiecie, użyteczne, ale nie. Jednak będę je farbować jeszcze raz, także robię poprawkę tą farbą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Właśnie nałożyłam farbę. Nałożyłam ją, tak jak wspominałam, tylko na środek tutaj głowy, czyli na górę głowy, przy twarzy. Tak to się prezentuje. I odczekam około pół godziny i zmyję tą farbę. Będę kontrolować oczywiście na bieżąco, jak to będzie przebiegać. No i cóż, myślałam, że ona mi rozjaśni dużo bardziej, natomiast te włosy nie były już ciemno-pomarańczowe, tylko jasno-pomarańczowe. Rude, po prostu rude. Nawet nie żółte, tylko rude. I syn, znowu nie tego samego dnia, tylko kolejnego dnia, rano, jak mnie zobaczył, tak patrzy, mama, poczekaj, chodź na chwilę, ty jesteś ruda, naprawdę serio jesteś ruda. No i rzeczywiście byłam ruda. Także mąż nawet ściemnił, że nie widzi, że pofarbowałam włosy, bo jak wytknęłam to, że nie powiedział, nie zauważył po prostu mojej zmiany, to powiedział, że zauważył, ale nie wyszło to ładnie, więc udawał, że nie widzi. Więc taką mam rodzinkę kochaną. Więc okej, no. Pofarbowałam się tą farbą, trochę mi rozjaśniło to kolor, natomiast wiedziałam, że albo pójdę do fryzjera, albo spróbuję sama troszeczkę poochładzać ten kolor włosów. I dziewczyny, zakupiłam sobie płukanki, ponieważ ja już od dłuższego czasu w ogóle stosuję płukanki z Deli. Kupiłam sobie dwie. Jedną srebrną do ochładzania właśnie takich pomarańczowych refleksów i drugą fioletową do ochładzania żółtych tonów. Czyli srebrna ma więcej tego pigmentu niebieskiego, ona jest niebieska, nie ma takiej różowego jakby pigmentu w sobie. I ta srebrna jest do ochładzania włosów ciemniejszych, takich bardziej rudych. A fioletową płukanką rozjaśniamy włosy jasne, które są żółte, żółte refleksy mają. Bo jeżeli byśmy na żółte włosy nałożyły tą srebrną płukankę, to mogłyby stać się zielone po prostu.
Bo wiecie, żółty i niebieski to jest zielony, bo ta srebrna poganka tak naprawdę ona ma takie jakby szaro-niebieski zabarwienie niebieskie. Chociaż buteleczce się wydaje fioletowa, ale uwierzcie mi, ta jest trochę bardziej właśnie, więcej ma tego różu w sobie, ta fioletowa. Więc tak, zrobiłam tak, że nałożyłam sobie, dziewczyny, zrobiłam sobie taką miksturę. Do kubeczka nałożyłam sobie odżywkę do włosów i do tego tej srebrnej płukanki zmieszałam właśnie z tą odżywką i trochę jeszcze tej fioletowej dolałam. I taką miksturę nałożyłam sobie na same odrosty. Nie kładłam jej na włosy po długości, tylko na samą górę tak jakby. I też tą farbą za drugim razem nie farbowałam tu od spodu nic, bo te włosy od spodu wyszły za pierwszym razem już całkiem nieźle. Tak jakby ta farba nie do końca tutaj chwyciła właśnie ten kolor i wyszedł taki naturalny, więc trochę jakby się ochłodzi, trochę się rozjaśnił, ale jest taki właśnie bardziej chłodny. Z najgorzej mi się nie podobało tutaj na górze, jak to wygląda i po bokach oczywiście. Więc mieszankę tych dwóch płukanek dołożyłam do odżywki, nałożyłam sobie na górę na włosy i tutaj przy twarzy i trzymałam to godzinę, około godziny. Po czym spłukałam, umyłam włosy i jeszcze do wody dolałam odrobinę znowu mieszanki tych dwóch i przeleciałam po całych włosach już samą płukanką, po prostu samą wodą. I zaraz Wam pokażę rezultaty, jak to wyglądało. I jak na pewno widziałyście, te włosy rzeczywiście się ochłodziły, dość mocno się ochłodziły, ale też się mocno przyciemniły. Były na pewno ciemniejsze właśnie po tych płukankach, bo te płukanki troszeczkę jakby, one też nie dają, to jest fajne w nich, bo przynajmniej ta srebrna, bo więcej właśnie tej srebrnej użyłam, troszeczkę mi tej fioletowej, taką mieszankę zrobiłam po prostu z nich i ona, ta srebrna, nie daje właśnie tego fioletowych refleksów po długości włosów, na tych włosach rozjaśnianych, ale przyciemniają, one trochę przyciemniają kolor włosów, więc jak widziałyście, te włosy wyszły dość ciemne, ale już takie do użycia, naprawdę mogłabym tak chodzić spokojnie i powiem Wam, że od tamtej pory nie używałam tych płukanek ani razu. Ale kupiłam sobie szampon ten fioletowy, zawsze używałam z Joanny bardzo długo, przez długie lata, potem z Fanoli, do Fanoli na pewno wrócę, bo to jest jednak najlepszy, natomiast taki pomiędzy nimi szampon, który też bardzo dobrze mi się sprawdził i naprawdę serdecznie mogę Wam go polecić, pokażę Wam, jak on wygląda. I tym razem zakupiłam szampon fioletowy właśnie z Deli. W sumie tutaj jest napisane, że to jest silver shampoo, ale sprawdziłam i tutaj w składzie jest również różowy pigment. Także no, włosy mi na pewno nie stały się zielone, więc na pewno tutaj róż też w nim jest. Natomiast jest to bardzo dobry szampon ochładzający włosy, który też nie niszczy włosów i nie ma takiego ostrego zapachu, więc bardzo dobrze mi się sprawdził. To, co teraz mam, to jest mniej więcej, teraz jestem po 2 tygodniach od farbowania po prostu, od tego pierwszego farbowania. Raz użyłam, tydzień temu właśnie mniej więcej, użyłam właśnie tej mieszanki tych płukanek na górę, a potem już ten kolor właśnie z tych płukanek mi się zmywał, a w międzyczasie właśnie używałam tego szamponu. I muszę Wam powiedzieć, że włosy się ładnie rozjaśniły. Właśnie one też ochłodziły się, natomiast nie nabrały takiego ciemnych takich refleksów. Wiecie, bo one po tych płukankach naprawdę dosyć ciemne, takie szare wyszły. A tu wyglądają bardzo ładnie, podoba mi się ten kolor. Natomiast góra na pewno jest żółta. Jest jeszcze taka lekko żółto-pomarańczowa, bo to się całkowicie nie spłukało, nie zeszło, ale całość nie wygląda tak bardzo źle.
Nie rzuca się ten żółty kolor aż tak w oczy. To nie jest taki bardzo żółty, jak miałam wcześniej, więc i tak jestem zadowolona. Nie jest to efekt wow. Na pewno po fryzjerze bym miała dużo, dużo ładniejsze te włosy, na pewno w lepszym kolorze. Natomiast no, nie jest źle. I muszę Wam powiedzieć, że ten szampon, on działa lepiej niż szampon z Joanny. 10 minut mam go na włosach i naprawdę za każdym myciem coraz bardziej te włosy mam takie ochłodzone. I też najczęściej właśnie stosuję go tak, że najwięcej go nakładam tutaj, tak najmniej rozcieńczonego, na górę i przy twarzy, a na końcówki troszeczkę. I muszę Wam powiedzieć, że on, jak się go właśnie tak spieni, to on nie jest bardzo fioletowy na tych włosach. On jest taki jakby lekko szarawy, można powiedzieć, coś takiego. On ma też właśnie mniej tego fioletowego barwnika, tego różowego, który tak nadaje takie fioletowe tony po prostu na włosach. Jest bardziej srebrny rzeczywiście, ale nie na tyle niebiesko-srebrny właśnie, żeby tworzył zieleń. Więc naprawdę ma ten barwnik tak fajnie wyważony, bardzo fajnie to wygląda i wiem, że w szamponie właśnie Fanoli jest tak samo wyważony ten barwnik, tylko że tego barwnika jest jeszcze więcej. Tam naprawdę wystarczy nawet 3 minutki potrzymać, minutę do 3, żeby ten efekt był taki naprawdę wow. Tutaj troszeczkę dłużej, tutaj trzymamy 10-15 nawet minut i efekt jest też zadowalający. Muszę Wam powiedzieć, że ładnie te włosy teraz wyglądają. I to, co chciałam jeszcze wspomnieć, to to, że właśnie on na początku, jak się go tak spieni, nie rozcieńczy się go troszeczkę, to on jest taki właśnie nie fioletowy, tak jak ten szampon z Joanny na włosach, tylko właśnie taki lekko jasno-szarawy, z taką bardzo delikatnym właśnie lekko fioletowym odcieniem. Ale im dłużej się go trzyma, po 10 minutach na przykład, staje się ciemniejszy po prostu. Jak on się staje już taki dość ciemny, ja go wtedy zmywam, spłukuję i efekt wygląda naprawdę bardzo fajnie. Wygląda naturalnie. Nie ma tych właśnie takich chamskich, fioletowych refleksów na włosach. Podoba mi się efekt, jaki widzę. Na pewno za jakiś czas, ponieważ najwięcej rezultatu dały mi jednak te płukanki pomieszane z odżywką. Najbardziej mi ochłodziły tutaj tą górę, ale tak jak mówię, no, przyciemniły też te włosy, więc za jakiś czas na pewno będę chciała właśnie użyć jeszcze tych płukanek, nałożyć sobie tutaj na odrosty i co tydzień, może co 2 tygodnie nawet powtarzać tę czynność, po prostu mieszać z tą odżywką i nakładać, żeby to się po prostu wypłukuje. Co mycie się troszeczkę bardziej wypłukuje, a ten szampon fioletowy, jego też właśnie co mycie używam. Używam zwykłego szamponu i używam właśnie tego. Do drugiego mycia po prostu go stosuję. I też nie zauważam, żeby mi włosy zniszczył. Są w całkiem dobrej kondycji, ale no, używam tych olejków, więc one też dużo dają naprawdę. Nawilżają bardzo fajnie włoski. W tej chwili mogę Wam powiedzieć naprawdę z ręką na sercu, że jest ok. Przyzwyczaiłam się do tego, że troszkę żółtawe są te odrosty tutaj, ale już tak bardzo mi to nie przeszkadza. Ogólnie włosy po całości, jak widzicie, naprawdę nabrały po tym szamponie takiego fajnego srebrnego połysku. Są też właśnie i błyszczące, w takim lekko srebrnym odcieniu. Fajnie to wygląda. Mi się to bardzo podoba. Bardzo ładnie wyglądają te włosy, szczególnie te tutaj, o. A odrosty, no to troszeczkę są żółtawe, ale przeżyjemy ten fakt. Na pewno to było chyba ostatnie, tak mi się wydaje. Chociaż, no wiesz, wiecie, ręki sobie nie dam uciąć, ale mam nadzieję, że już nigdy więcej nie przyjdzie mi do głowy samej farbować włosów. Zawsze będę chodzić do fryzjera po prostu na jakieś, nie wiem, rozjaśniające pasemka, jakiś balajasz czy coś tam. A więc tak to wygląda na ten moment. Prosiłyście mnie też kilka razy, żebym nagrała filmik o swojej teraźniejszej pielęgnacji włosów. Też zamierzam taki film nagrać. Myślę, że może być ciekawy. Tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o pielęgnację i takie około włosowe właśnie rzeczy. Mam nadzieję, że filmik się Wam jakoś przydał chociaż. Dajcie znać, czy Wy też miałyście takie nieudane farbowania. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do następnego. Pa!